Michał Malitowski 38L był wielkim nieobecnym pierwszego odcinka nowej edycji programu Dancing with the Stars Taniec z gwiazdami Dla fanów Jurora mamy wieści najgorsze z możliwych nie zobaczymy go na razie na ekranie Kiedy i czy w ogóle wróci do show tego nie wiadomo Widzowie przecierali oczy ze zdumienia, gdy, w pierwszym odcinku nowej edycji Tańca z Gwiazdami za jurorskim stołem zasiadły jedynie trzy osoby. Wcześniej skład stanowiło zawsze czterech jurorów. Tym razem obok Iwony Pawlowicz, Andrzeja Grebowskiego, Oli Jordan zabrakło Michała Malitowskiego. Reklama zaskoczona jego nieobecnością były także osoby związane z produkcją. Paulina Sykut Jerzyna przekonywała, że Jurora nie ma z powodu kontuzji. Te wersje potwierdzał, Krzysztof Ibisz. Wygląda na to, że Malitowski nie odzyskał jeszcze pełni sił. Już. Teraz wiadomo, że nie pojawi się w następnym odcinku tanecznego show. Na pewno na wizji nie pojawi się w najbliższy piątek, kiedy będzie realizowany drugi odcinek tanecznego widowiska. Zobaczymy. Jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych tygodniach, informuje portal wirtualnemedia.pl. Agata Laskowska. Menadżerka Michała Malitowskiego. Nie zdradza jednak, co dokładnie dolega Jurorowi. Na ten moment nie udzielam informacji na temat stanu zdrowia Michała. Ucina temat. Jeśli stan malitowskiego pozwoli na powrót do tańca z gwiazdami, decyzja będzie po stronie pulsatu. Sytuacja zaskoczyła nas wszystkich, dlatego zrozumiem, jeżeli stacja znajdzie zastępstwo na jego miejsce. Wszyscy jednak trzymamy kciuki za to, aby Michał jeszcze w tej edycji szał przynajmniej gościnnie. Pojawił się na wizji, powiedziała menadżerka. Co na to, Polsat? Producenci ciągle liczą na powrót Jurora do składu oceniających. Jeszcze nie wiadomo, czy Michał Malitowski będzie mógł się pojawić w obecnej edycji tańca z gwiazdami. Cały czas mamy taką nadzieję i czekamy na dalsze wieści dotyczące jego stanu zdrowia. stwierdziła Ewa Wojciechowska, szef działu Public Relations w telewizji Polsat. Zobacz więcej materiałów.